serdecznie. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Dziś u mnie za oknem szaro, buro i ponuro. Powiem wam, pogoda nie nastraja optymistycznie. Postanowiłam więc zrobić trochę optymistyczny makijaż, trochę kolorów, brokatu, trochę poszaleć. Jak widzicie, użyłam w tym celu, jak pewnie się domyślacie, użyłam w tym celu swoich brokatowych cieni, które stworzyłam, którymi chwaliłam się z wami w poprzednim moim filmiku. Tak wygląda moja paleta. To są te cienie, którymi zrobiłam sobie makijaż. No i to są te cienie, które sama zrobiłam własnoręcznie w domu z brokatu. Zachęcam was, kto z was nie widział, albo kto z was chciałby mieć takie cienie, kto z was chciałby zrobić sobie takie cienie samemu, no to zachęcam do obejrzenia mojego poprzedniego filmiku. Ja tylko jeszcze pokrótce, szybko wam pokażę moją drugą paletę. To jest moja, to jest pierwsza paleta, to jest druga, którą ostatnio zrobiłam i jest to paleta, w której pomieszałam brokat z cieniami, z pigmentami, przepraszam. Więc tutaj są i brokaty, i pigmenty, no i ta paleta, tylko wam szybciutko pokażę, słocze. Chciałabym wam pokazać chociaż troszeczkę, jak wyglądają, nie wiem, ten tutaj może. No, są niesamowicie mega napigmentowane. Och, tak mi coś nie łapie ostrości. No ale jeśli jesteście zainteresowane, chciałybyście zrobić, bardzo łatwa metoda, bardzo szybka metoda, no i przede wszystkim można mieć coś, co nikt inny nie ma. Okej, ale dziś nie będzie o kosmetykach, nie będzie o makijażu, dziś chciałabym wam... O, teraz mam brokat wszędzie. Dziś chciałabym wam powiedzieć, a raczej troszkę podzielić się z wami moimi takimi przemyśleniami związanymi na temat ważności, przydatności kosmetyków. Wam pokażę, bo też zrobiłam dla was, nagrałam króciutko taką ściągę, co ile ma datę przydatności, przez ile miesięcy można używać. Natomiast no, ja znam osobiście dużo takich osób, które jak kosmetyk się kończy jego ważność, czy tam widać, że po zapachu na przykład krem zmienił swój zapach, no to jeszcze skoro nie do twarzy, a to dawaj, użyjemy do pięt, do nóg, do czegokolwiek tam się da. No i chciałam was trochę przed tym przestrzec, bo to nie jest tak. W kosmetykach, które mają taką bazę, mają składniki, substancje tłuszczowe, wtedy dochodzi do jełczenia, czyli do po prostu powstawania mikrodrobnoustrojów. No i w związku z tym może to doprowadzić do zaczerwienienia naszej skóry, do generalnie powstania jakiegoś stanu zapalnego, więc nie jest to coś, co po prostu należy, nie wiem, zaniedbywać. Starajcie się, staramy się nie używać kosmetyków, których data przydatności się kończy. Kiedy się kończy data przydatności kosmetyków? Każdy kosmetyk ma inną datę ważności. Generalnie taka zasada rynkowa w Europie, czyli europejski, według europejskich standardów, jest to 30 miesięcy od momentu zejścia produktu z taśmy do momentu zużycia przez konsumenta, przez klienta. To jest 30 miesięcy. W Anglii generalnie tak zwany shelf life, czyli taka ważność półkowa, wynosi 36 miesięcy, czyli 3 lata i w ciągu 3 lat kosmetyk, który stoi na półce, musi być po prostu zakupiony i zużyty. Oczywiście przy założeniu, że nigdy nie został właśnie otwarty, jest przechowywany w takim normalnym, gdzieś w półce, w zaciemnionym miejscu, bez zbytniej ekspozycji na światło, no i przede wszystkim właśnie, tak jak mówię, zapakowany. Wtedy są to 3 lata. Natomiast od momentu otwarcia zazwyczaj na każdym produkcie macie zaznaczone, kiedy kosmetyk musi zostać zużyty i na przykład ja tutaj wam pokażę na przykładzie, tutaj macie Natio, mam nadzieję, że coś zobaczycie. Jak widzicie, tutaj na opakowaniu jest 12 miesięcy. Czyli ta data od momentu otwarcia przeze mnie jest 12 miesięcy, w ciągu 12 miesięcy muszę zużyć ten kosmetyk. Natomiast kolejny, na przykład tutaj macie bazę, 24 miesiące, widzicie, jest to zaznaczone tutaj, taki zawsze jest takie narysowane wieczko i jest data. Jeśli jakiś kosmetyk ma krótszą datę na przykład przydatności, trzeba go zużyć wcześniej, jest to zaznaczone na opakowaniu. Teraz tak. Co mam dla was ściągę, możecie sobie teraz zobaczyć, jak wygląda data ważności poszczególnych kosmetyków. Krem w słoiczku 9 miesięcy, krem w tubce lub dozowniku 24 miesiące od otwarcia,
Lakier do paznokci możecie używać 12 miesięcy, mleczko balsam do ciała 6 miesięcy, podkład około 12 miesięcy, puder, róż, cienie do powiek w kamieniu 30 miesięcy. To są kosmetyki, które najwolniej się starzeją, więc mają najdłuższy okres przydatności. Później mamy puder, róż, cienie do powiek w kremie. Jest to 9 miesięcy, szminka 24 miesiące, czyli też dość długi okres, można ją używać od momentu otwarcia. No i tusz do rzęs ma najkrótszą datę przydatności, bo tylko 6 miesięcy, a w zasadzie niektórzy nawet mówią o 3 miesiącach. Tak więc myślę, że 6 miesięcy no to już jest taki maks. Oczywiście bardzo ważne jest to, jak przechowywujemy kosmetyki. Powinny być znajdować się gdzieś, przede wszystkim w zaciemnionym miejscu, w normalnej pokojowej temperaturze. Nie wkładamy kosmetyków do lodówki, wbrew pozorom niektórzy mówią, że to jest dobre miejsce. Nie, absolutnie nie. Zmiany temperatur, one bardzo źle wpływają na kosmetyki. Też nie mogą być, oczywiście nie zostawiamy szminki, nie wiem, w samochodzie, w nasłonecznionym po prostu miejscu przez 2 tygodnie, gdzie ona sobie tam leży, no bo wiadomo, że po prostu automatycznie szminka się nam zepsuje. No, to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, jak przechowywujemy kosmetyki, bo wtedy możemy przedłużyć tą trwałość, ten proces po prostu starzenia się kosmetyku. Pierwszy objaw, najważniejszy, no to jak widzimy, że po prostu zmienia zapach. Kosmetyk, jeśli zmienia zapach, to znaczy, że już powolutku dochodzi do tego procesu takiego jełczenia właśnie. No i to jest jakby taki pierwszy objaw. Później właśnie rozdzielają się warstwy, można widzieć gdzieś jakąś taką warstwę tłuszczu, która się pojawia gdzieś na samej górze, na przykład kremu. No i tak to wygląda. I teraz tak, po czym rozpoznać, czy kosmetyk jeszcze jest świeży? Tutaj też mam dla Was kolejną ściągę i mniej więcej jak rozpoznać, czy kosmetyk jeszcze nadaje się do używania, czy już niestety trzeba go odstawić, wyrzucić do kosza. Krem, no to jak widzicie, zmienia zapach, kolor rozwarstwia się. Widzicie taką warstwę takiego żółtego tłuszczu, która właśnie pojawia się na górze kremu. No i oczywiście żeby przedłużyć jego po prostu trwałość, no to trzeba używać takich szpatułek, które są specjalnie przeznaczone do kremów. Generalnie możecie używać czegokolwiek, byle było to higieniczne i bylebyście nie wtykały po prostu swoich paluchów do kremu, no to wtedy przedłużycie po prostu jego trwałość. Jeśli chodzi o puder w kamieniu, no to widzicie, że na twarzy pozostawia jakieś takie ciemne smugi, nierówno się po prostu rozprowadza. Pamiętajcie, żeby właśnie też zachować jakąś taką higieniczność, jeśli chodzi o aplikację jakichkolwiek kosmetyków, nawet pudru w kamieniu. Perfumy, ich zapach wietrzeje, no i tego się nie da oszukać, to jest bardzo oczywiste. Jeśli chodzi o tusze do rzęs, no to tusz staje się gęsty, oczywiście. Ciężko go się nakłada na rzęsy, pozostawia grudy. No niestety jest to produkt, który najszybciej się starzeje i no i po prostu jego aplikacja jest bardzo ciężka. Niektórzy, żeby przedłużyć jeszcze trwałość tuszu do rzęs, dodają do niego płynu do demakijażu, no bo ten płyn rozrzedza tusz i w rezultacie no jeszcze można go troszeczkę, że tak powiem, poużywać. Znam też takie osoby, które dodają alkohol. Absolutnie, dziewczyny, nie dodawajcie alkoholu do tuszu, żeby rozrzedzić, bo alkohol, o matko, no stosowany na oczach, przy oczach, no to wiadomo, spowoduje tylko, że podrażnicie swoje oczy, skórę, no i po prostu może Was nawet jeszcze gdzieś tam piec i absolutnie z daleka od perfum, ok? Wlewanych do tuszu. Jeśli chodzi o szminkę, no to widzicie, nieprzyjemnie pachnie, na ustach tworzą się grudy. Żeby przedłużyć trwałość, no to oczywiście używamy pędzelka i staramy się też zachować się po prostu ją w takim jak najbardziej higienicznym stanie. Lakiery do paznokci gęstnieją, rozprowadzić je trudno na paznokciach, dłużej schną, no można oszukać ten czas i przedłużyć ich żywotność, dodając troszeczkę zmywacza do paznokci, no to wtedy one się troszeczkę rozrzadzą, no ale to też nie jest efekt długotrwały. Jeśli nawet to nie pomaga, dalej zastanawiacie się, bo w zasadzie z kosmetykiem wszystko jest ok, ale myślicie sobie, no tak, no ale już trochę ma, już go trochę temu kupiłam, nie jesteście pewne, czy jeszcze możecie go używać, czy nie, czy jest jeszcze ważny, czy nie. Mam dla Was jeszcze jedną świetną rzecz, która mi bardzo ułatwia życie i powiem Wam szczerze, że naprawdę wiele razy już uratowała mnie przed używaniem jakichś starych kosmetyków. Chcę Wam pokazać na przykładzie dwóch kosmetyków. Jeden to jest NARS i jest to świeży produkt, natomiast Guerlain, no niestety,
swoje lata świetlności ma już za sobą i chcę Wam pokazać, jak sprawdzić kosmetyki. Każdy kosmetyk, którykolwiek macie, zawsze ma gdzieś pod spodem, z tyłu na butelce, ma swój specyficzny kod produkcji. Na przykład w Narsie jest to 4OKDA, mam nadzieję, że zobaczycie. I to jest kod tego produktu. Tak też można rozpoznać, czy kosmetyk jest oryginalny, czy nie. To też jest fajna rzecz. I teraz tak. Jak sprawdzić, czy kosmetyk jest jeszcze ważny, czy nie? Jest świetna strona w internecie, która nazywa się Check Cosmetic i tam wpisujecie swój produkt, w sensie markę, i wpisujecie kod, który właśnie znajduje się na opakowaniu. I automatycznie wyskakuje Wam, czy produkt jest jeszcze ważny, czy już niestety jest przeterminowany, czy już upłynęły te 3 lata od momentu produkcji. I to ułatwia życie przede wszystkim właśnie, jeśli nie jesteście pewne, czy robicie porządki, chcecie zrobić porządki w swoich kosmetykach i po prostu, nie wiem, pozbyć się tych, które już są stare, nie wiecie jak, nie wiecie które, no to ta stronka naprawdę ułatwia życie i ja często właśnie sprawdzam rzeczy, wchodzę sobie i lukam. Poza tym to też jest taka stronka, która, no umówmy się, ja wiem, że nie wolno kupować i pewnie wy też, że nie wolno kupować kosmetyków, rzeczy, które gdzieś tam w internecie, na Allegro i tak dalej, ale wiem, że dużo osób kupuje, czy perfumy, czy jakieś takie inne, nie mówię tutaj może o takich klasycznych, standardowych kosmetykach, typu szminka, typu podkład, ale jeśli kupuje jakieś nawet nowe rzeczy, jakieś zafoliowane i tak dalej, warto wcześniej poprosić sprzedawcę, żeby pokazał Wam, wysłał Wam kod produktu. Niektórzy sprzedawcy sprzedają według nich nowe rzeczy, które są absolutnie świeże, aczkolwiek te produkty leżą już gdzieś na magazynie lata i nawet nieświadomie, nie są świadomi tego, że sprzedają produkt, który już jest przeterminowany. I ja miałam kiedyś taką sytuację, słuchajcie, kupiłam produkt zafoliowany, nowiutki, po prostu no, wyglądał jak, no co dopiero jakby zszedł właśnie z linii produkcyjnej. No i co? Wpisałam numer na tą stronę, żeby sobie sprawdzić. I co się okazało? Tak powiem Wam naprawdę z głupoty, z czystej głupoty. Okazało się, że produkt był wyprodukowany w 2010 chyba roku, więc ile? Więc już jest 3 lata przeterminowany. Dokładnie tak. No i co? I taki produkt, pomimo że nigdy nie był otwarty, on ląduje do kosza. Te wszystkie składniki, które w nim się znajdują, one już dawno przestały działać i to nie jest tak, że ci producenci sobie wymyślają, a dobra, dajmy 3 lata i kosmetyk będzie super. Nie. Jeśli coś jest naprawdę już wyprodukowane dawno, dawno temu, to wierzcie mi, że pewnie już to straciło swoje właściwości i już niestety nie działa. Tak więc to jest taka moja ściąga i moje jakieś takie doświadczenie, którym się dzielę z Wami. Kto z Was, pewnie wielu z Was wie o tej stronie, ale mam świadomość, że też nie wszyscy i wiem, że ta strona naprawdę ułatwia życie. Takich stron jest wiele, ja tutaj, ta akurat, którą Wam pokazałam, jest to strona przykładowa, ale takich stron no, na pewno jest wiele i jest to szybki, łatwy sposób na to, żeby sprawdzić, czy macie po pierwsze oryginalny kosmetyk, no bo jeśli kupicie jakąś podróbkę, no to automatycznie Wam wyskakuje, że kod się nie zgadza, że to nie jest ten kod, no więc to daje do myślenia, że to niestety nie jest oryginalny produkt. Natomiast jeśli kupicie oryginalny, no to automatycznie Wam wyskoczy, kiedy został wyprodukowany. Każda firma ma swoje specyficzne kody, no i jest to takie dla nas ułatwienie. Okej, no to tyle, co chciałam Wam powiedzieć dzisiaj, z czym chciałam się z Wami podzielić. To jest mój chyba ostatni filmik przed świętami, nie uda mi się nic więcej nagrać. Tak więc jeśli no właśnie się już nie zobaczymy, no to życzę Wam przede wszystkim zdrowych, wesołych świąt. Widzimy się, mam nadzieję, zaraz po świętach. Ja jadę teraz do Polski, będę się po prostu widzieć z moją rodzinką, tak więc no wybaczcie, że nie będę mieć czasu, żeby nic więcej dla Was nagrać. Jeśli mi się uda, to na pewno coś nagram. Jeśli nie, trzymajcie się ciepło, widzimy się po świętach.